Kolegium Polonikum 17 kwietnia rozpoczęła się kolejna edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. To już 27. edycja tego festiwalu, który organizowany jest przede wszystkim przez wiodące poznańskie uczelnie. Oczywiście Kolegium Polonikum jako filia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu włącza się w tę organizację tego wydarzenia. Chodzi głównie o popularyzację nauki szeroko rozumianej, stąd też warsztaty, które przygotowaliśmy, pochodzą z rozmaitych dziedzin nauki i sztuki też, ponieważ na przykład przy okazji warsztatów z epoksydów będziemy się uczyć, jak można wykorzystać je do produkcji biżuterii. Ale będą również warsztaty z wiedzy o pająkach, mamy wykład z okazji 30-lecia Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Opowiemy o wykorzystaniu algorytmów w polityce i wiele innych atrakcji. Całość zwieńczy natomiast 13. dyktando słupickie, które jest już pewnego rodzaju marką wśród tych wydarzeń. Festiwal rozpoczął się od warsztatów na temat zmian klimatycznych. Kolejno słuchacze uczestniczyli w wykładach o różnej tematyce. Od matematyki po arachnologię.